byłem prywatnych. Ewentualnie na studiach zaocznych. Ani na uczelniach prywatnych, ani na studiach zaocznych. Już w 2018 roku uczelnie państwowe będą oferować tyle miejsc dla studentów, ilu jest maturzystów, a przecież nie wszyscy maturzyści idą na studia. Oprócz uczelni niepublicznych i tych dużych, nowoczesnych uniwersytetów są jeszcze państwowe wyższe szkoły zawodowe i one też, jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Łomży czy w Suwałkach, oferują wykształcenie, które jest potrzebne na rynku. One, te PWSZ-y mają kształcić na potrzeby lokalnego rynku pracy i myślę, że coraz więcej tych państwowych wyższych szkół zawodowych rozumie, na czym polega ich misja. I sądzi pan, że należy pokładać w nich również nadzieję na to, że przyniosą wykształcone społeczeństwo, które odnajdzie się na lokalnym rynku i będzie mogło tam odnaleźć swoją pracę, znaleźć stanowisko, na którym rzeczywiście nie dość, że będą mogli wykonywać swoje obowiązki, to jeszcze będą to robić z przyjemnością i w oparciu o zdobytą wiedzę. No ja nie chcę tutaj kreślić takiej anielskiej wizji Polski jako kraju mlekiem i miodem płynącym, ale nawiążę jeszcze raz do planu premiera Morawieckiego. Otóż ten plan przewiduje między innymi taką regionalną specjalizację. Widzimy, że poszczególne regiony Polski, w tym na przykład Podlasie, mogą się specjalizować i konkurować z innymi regionami w Europie w określonych branżach. W czym właśnie może się specjalizować pana zdaniem i w czym się specjalizuje już teraz nasz region, województwo podlaskie? No, przemysł spożywczy to jest oczywiste, prawda, że tutaj pozycja Podlasia jest bardzo silna, ale uważamy, mówię teraz o całym rządzie Beaty Szydło, uważamy, że Podlasie ma duże szanse, jeżeli chodzi o przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny dzięki świetnym wynikom badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym. Uważamy także, że w miastach, tych akademickich miastach Podlasia, w Białymstoku, w Łomży, w Suwałkach mogą powstawać takie wyspecjalizowane centra usług biznesowych. One się w Polsce dobrze rozwijają, ale tylko w tych największych metropoliach, takich jak Warszawa czy Kraków. Plan naszego rządu jest taki, żeby stworzyć zachęty dla zagranicznych korporacji, aby zakładały takie centra w miastach średniej wielkości. Czyli również takim miastem jest, jakby nie było, Białystok, stolica podlaskiego. Tak. Białystok zresztą jest jednym z tych miast, które bardzo dobrze się rozwijają, a teraz będzie i dla Białegostoku, i dla całego regionu skierowana taka pomoc ze strony rządu. Będą dodatkowe środki przeznaczone na rozwój ściany wschodniej. I chcę powiedzieć, że na przykład widzimy możliwość zdecydowanie dynamiczniejszego rozwoju sektora budowlanego tutaj na Podlasiu, więc rząd chce prowadzić taką przemyślaną politykę wspierania określonych branż gospodarczych. Tylko jedną rzecz chcę zaznaczyć. My nie chcemy budować przedsiębiorstw państwowych. W gospodarce sprawdza się to, co prywatne, prywatna inicjatywa, prywatna własność. Rolą rządu jest wspieranie prywatnych przedsiębiorców. I jeszcze jedna ważna rzecz na koniec. Otóż chcemy tworzyć warunki do rozwoju wszelkich form działalności gospodarczej, ale kapitał ma swoją narodowość, dlatego każdemu rządowi powinno zależeć na tym, żeby rozwijać własny narodowy kapitalizm, a więc wspierać przede wszystkim polskie firmy. Jak na takie właśnie wizje zapatrują się przedsiębiorcy, szczególnie ci nasi lokalni, z którymi miał pan okazję rozmawiać? Wczoraj wieczorem dzięki zaproszeniu pana posła Jacka Żalka spotkałem się z przedstawicielami Izby Gospodarczej i muszę powiedzieć, że odbiór tych planów był bardzo pozytywny. Jeżeli coś tych przedsiębiorców niepokoi, to tylko pytanie, czy będziemy w stanie zrealizować te plany, czy bardzo silny opór ze strony opozycji, także naciski międzynarodowe nie zmniejszą determinacji rządu, żeby
żeby wyrównywać szanse polskich przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych. Ale chcę pana i wszystkich słuchaczy zapewnić, że jesteśmy rzeczywiście zdecydowani, żeby wreszcie polscy przedsiębiorcy i polscy pracownicy byli we własnym kraju traktowani nie jak obywatele drugiej kategorii, tylko żeby firmy mogły się rozwijać, tworzyć miejsca, nowe miejsca pracy, podnosić zarobki. Przypomnę, że produkt krajowy brutto polski, czyli to wszystko, co Polacy wytwarzają, jest na poziomie 2/3 średniej unijnej. A jak to jest w przypadku naszych zarobków? Zaledwie 1/3. Co się dzieje z tymi pieniędzmi? Jeżeli wytwarzamy 2/3, to powinniśmy też zarabiać na poziomie 2/3 średniej unijnej. Jednak nie zarabiamy. Jest inaczej. No i myślę, że plan premiera Morawieckiego to jest świetne antidotum, świetne lekarstwo, które spowoduje, że polska gospodarka nie będzie miała takiego charakteru imitacyjnego, że zarobki będą rosnąć, a polskie firmy, także firmy z Podlasia, będą rywalizować na rynkach światowych. Są już zresztą takie firmy. Podlasie jest wraz z częścią Warmii i Mazur taką prawdziwą europejską doliną mleczną. Są też bardzo nowoczesne firmy, takie jak Samasz, które produkują sprzęt naprawdę wysokiej, światowej jakości. Na koniec jeszcze pragnę zapytać o to, czy pana zdaniem, tak szczerze, panie ministrze, jest szansa na owocną współpracę z opozycją w tych kwestiach, które poruszyliśmy przed momentem? Dzisiaj to się wydaje mrzonką, bo konflikt między obozem rządowym a opozycją, ataki ze strony... Stąd też moje pytanie. Są bardzo ostre. Ale ja wierzę, że stopniowo emocje opadną. Chcę powiedzieć, że ja sam, nasz obóz polityczny, obóz Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, jest gotów do rozmów i współpracy. Jeszcze kilka słów o przyszłości Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i nowych środków na wsparcie humanistyki. Ostatnio było mówione m.in. przez pana, że humanistyka pozostaje jednym z priorytetów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Finansowanie badań humanistycznych ulegnie przy tym przebudowie. Na czym ta przebudowa ma konkretnie polegać? No, właśnie do tej pory rozmawialiśmy o nauce w kontekście jej związków z gospodarką, ale przecież równie ważne są te obszary badań naukowych, które służą budowie tożsamości narodowej, tożsamości kulturowej. To jest przede wszystkim humanistyka, chociaż nie tylko wszystkie nauki podstawowe. Humanistyka w ostatnich latach ulegała degradacji materialnej. Nie było pieniędzy na rozwój humanistyki i też takiej degradacji, jeżeli chodzi o prestiż. Moim zadaniem jest odbudowa prestiżu i wsparcie finansowe dla badań humanistycznych. W poniedziałek ogłosiłem, że Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w tym roku zostanie zasilony dodatkowo o 20 milionów złotych, ale to jest tylko pierwszy krok na drodze do odrodzenia polskiej humanistyki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan Jarosław Gowin, był gościem w studiu Radia i Telewizji Yard. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia w imieniu właściciela rozgłośni, pana Jarosława Dziemiana, i całego zespołu redakcyjnego. Pozdrawiam serdecznie i słuchaczy, i telewizów Yardu. Dziękujemy i mam nadzieję, że niebawem spotkamy się ponownie, by móc porozmawiać o pierwszych owocach tych kwestii, o których mówiliśmy przez ostatnie minuty. Dziękuję bardzo.